Siemanko Tobie, ja jestem Zenek, a to jest mój kanał na YouTubie. Nagraję Wam ten filmik z jednego dość ważnego powodu dla mnie. Jest to mianowicie osiągnięcie 200 widzów mojego kanału. Wiem, że w porównaniu z innymi kanałami jest to pikuś, ale jak dla mnie jest to całkiem niezłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że kanał istnieje bodajże od kwietnia. Kanał istnieje od kwietnia. Zobaczę, czy gdzieś jest to w informacjach. Nie, nie ma tego w informacjach. No ale z tego co pamiętam, to kanał otworzyłem w kwietniu. Także są to praktycznie 3 miesiące, jakby nie patrzeć. 3 miesiące? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No, 3 miesiące. Udało mi się uciułać 200 widzów, za co dzięki wielkie. No i cóż mogę powiedzieć? Kanał się rozwija, jak widać, powstała nowy baner powstał, mamy kilka różnych banerów na różne okazje, powstało nowe logo, czy też nowy awatar, wszystko zostało wykonane przez profesjonalnego grafika, że tak powiem, także mam nadzieję, że Wam się podoba, mi się podoba bardzo. No i cóż jeszcze, Co jeszcze mogę dodać? Z jakiejś nowości, które ewentualnie będą się pojawiać na moim kanale w jakimś niedługim czasie, to będzie to na pewno Cywilizacja 5 z tym najnowszym rozszerzeniem Brave New World, czyli będzie możliwość grania polską cywilizacją. Jak wiecie albo i nie wiecie, Cywilizacja to jest jedna z moich ulubionych gierek strategicznych, także na pewno będę w to grał, będę jakieś tam filmiki zamieszczał z tego. No i to głównie tyle, jeżeli chodzi o takie plany na przyszłość. Oczywiście cały czas będzie LOL, cały czas będzie Might and Magic Duel of Champions, cały czas będą Settlersi, bo to są dość popularne i lubiane chyba serie przez Was na moim kanale. Ewentualnie może jeszcze w przyszłości na pewno niedalekie będzie Call of Duty Ghosts, bo jak wiecie albo i nie wiecie, Call of Duty jest jedną z moich ulubionych serii, jeżeli chodzi o FPS-y. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, kurczę blade. No życzyłbym sobie za 3 miesiące kolejnych 200 widzów, ewentualnie może jakiś lepszy wynik do osiągnięcia byłby, to czemu nie, czemu nie? Nie, nie byłoby źle osiągnąć jakiś ciekawszy wynik, na przykład 500 widzów, także 700, może do 1000 uda się dobić, no kto wie. Dziennie średnio mam jakieś 2-3 subskrypcje na dzień, tak patrząc na te statystyki, które osiągam, także... Nie wiem, czy to jak na taki młody kanał, to jest, nie wiem, chyba dość dobre, kurczę, osiągnięcie, no. Jak mówię, kanał jest od 3 miesięcy dopiero aktywny, działający, także no, jest to bardzo młody kanał. No. Także jeszcze raz, dziękuję Wam serdecznie, polecam się, zachęcam do oglądania, jakiegoś spędzenia czasu z tym, co, kurczę, nagram, z tym, co zacznę gadać tam do tych... przy tych filmikach. W przyszłości oczywiście ewentualnie planuję zakup jakiejś kamerki. Jeszcze się dokładnie nie orientuję. Na pewno chcę kupić kamerę, taką profesjonalną kamerę do nagrywania jakichś vlogów czy coś w tym stylu. Ale to jest jeszcze daleka przyszłość, bo kamerka, porządna kamerka kosztuje jakieś 2000 zł, ale to ja nie mam aż takich, kurczę, nie dysponuję aż takimi mega środkami, żeby sobie zakupić o tak sobie na widzimisię kamerkę. Ale taką małą, jakąś tam skromną kamerkę, taką internetową do nagrywania takich małych, kurczę, tych ramek w gierkach, takiej małej ramki z moją gębą. Może coś takiego wymyślę, ale kto wie, no jakoś nie jestem zbytnio przekonany, żeby umieszczać swoją gębę w tych filmikach, nie wiem, czy to ma jakiś sens, lepiej wystarczy, że będziecie mnie słuchać i tyle. Nie wiem, czy zamieszczanie, kurczę, swojej gęby ma jakieś tam, jakieś sens większy. Dla mnie jest to trochę dziwne, ale no, skoro są takie wymagania, to może się kiedyś na coś takiego zdecyduję. Tak jak mówię, priorytetem byłoby dla mnie zakupienie kamerki takiej profesjonalnej, po prostu kamery do nagrywania czegokolwiek innego, żeby coś nagrać, coś, jakiś vlog, czy coś, co się dzieje u mnie w mieście, no nie wiem, cokolwiek, coś do nagrania, kamerka, żeby można było coś nagrać, coś ciekawego tym. No, mogę jeszcze wspomnieć ewentualnie o swoim blogu. O, proszę bardzo, coś takiego. Średnio nie mam dużo jakichś wyświetleń dziennie. Ten blog, tam 20-30 wejść jest na tym blogu.
Także otworzyłem go tak szczerze mówiąc z czystej ciekawości, bo chciałem się zobaczyć ewentualnie, jak będzie wyglądało prowadzenie takiego bloga. Nie mówię, że jakoś tutaj często nie wrzucam jakichś postów, a jeżeli coś wrzucam, to te posty są najczęściej związane z filmikami, które są zamieszczone na YouTubie, także może to się jakoś rozwinie w przyszłości w coś innego. No cholera wie, nie mam pojęcia, w co to się może rozwinąć. Na razie jest to zwyczajny taki, kurczę, jakby uzupełnienie YouTube'a, coś co wspomaga ten mój kanał na YouTubie i to praktycznie chyba tyle. No okej, to był mój blog, to jest mój kanał, no coś jeszcze mogę powiedzieć. No jeszcze raz, zachęcam do oglądania, ewentualnie do pisania jakichś propozycji pod tym filmikiem, co chcielibyście, abym zmienił, jak w jakie gierki chcielibyście zobaczyć ewentualnie, czy co byście chcieli zobaczyć ewentualnie, może nie gry, może coś innego, no cholera wie, na moim kanale. Tak jak mówię, no planuję zakup jakiejś profesjonalnej kamery, tylko pytanie, co miałbym nagrywać, vlogi, to jest takie dość oklepane i nudne. No ale no może komuś się będzie, może będzie to się komuś podobało, no zobaczymy. Tak jak mówię, pod tym filmikiem zamieszczajcie jakieś komentarze, jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pytania związane z kanałem. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, coś zmienić, czymś pomóc, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek, co przychodzi wam do głowy, zamieszczajcie, ja spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Tych pytań jak zwykle, znaczy pytań nie ma jakoś mega dużo, także jestem bezproblemowo, jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Nie ma tych pytań, jakieś zatrzęsienie 30 tysięcy pytań, czy coś w tym stylu. Także na każde pytanie jestem w stanie odpowiedzieć jak na razie, także bez problemu. Okej, to był taki krótki vlog z okazji 200 widzów. Dzięki wielkie jeszcze raz, polecam się i do zobaczenia. Hej.